Apostołowie zostali zauważeni przez Jezusa, jak już za Nim szli. Ci dwaj uczniowie Jana poszli za Jezusem, bo byli ciekawi, gdzie Chrystus mieszka. Kiedy zostali przez Niego zagadnięci, zwrócili się do Niego poprzez słowo Rabbi, nauczycielu, gdzie mieszkasz? Jezus ich zaprosił do siebie i oni tam u Niego pozostali. Potem Andrzej, kiedy spotkał swojego brata, to powiedział mu, już nie znaleźliśmy nauczyciela, ale powiedział, znaleźliśmy Mesjasza, Chrystusa. No właśnie, to przebywanie z Chrystusem, to bycie blisko Niego sprawia, że On nie tylko jest dla nas nauczycielem, mistrzem. Wtedy poznajemy, że On jest naszym Zbawicielem, Mesjaszem. Tylko tak można poznać Chrystusa, przebywając blisko Niego i będąc z Nim. Wiele ludów, wiele religii uznaje Chrystusa jako swojego proroka, jako dobrego człowieka, jako mistrza i nauczyciela. Ale tylko my, chrześcijanie, widzimy w Nim Zbawiciela. Tego, który od nas za nas życie. Tego, który umarł za nas z miłości. Tego, który jest Bogiem. To jest możliwe tylko dla tych, którzy z Chrystusem przebywają dłuższy czas. Ci dwaj apostołowie, którzy byli blisko Jezusa, rozpoznali w Nim nie tylko Mistrza, ale i Mesjasza, Zbawiciela. Tego życzę i sobie, i Wam wszyscy, kochani, byśmy zawsze byli blisko naszego Mistrza.